Znalazłem dom na prawdziwym odludziu. Jestem ciekaw, co znajduje się w środku. Tutaj mamy stodołę. Zaraz zobaczymy jej wnętrze. Żadnego sprzętu już nie ma. Mamy tutaj kurtkę. Jest jeszcze piwnica. A tutaj chyba wejście do niej. Pluszowy miś. Tak, tu mamy schody. Piła. Troszeczkę desek, płyt, a dokładnie płyt wiórowych. Ktoś sobie zostawił na opał. Nie ma tutaj nic ciekawego. Zobaczymy, jak będzie wyglądał dom. I drzwiami, drzwiami. Tutaj są drzwi. Ciekawe, czy otwarte. Zabite gwoździami. Być może nie dostaniemy się do środka. To się okaże za chwilę. Są otwarte. O, mamy nawet wyposażenie. Nie spodziewałem się tego. Co za książka? Henryk Sienkiewicz, Potop. Chyba każdy z nas czytał tą książkę. Ładowarki, okulary. O kurde. Zobaczcie, że została nawet porcelana.
jakiej firmy? O, za wazonik i filiżanka z Bolesławca. Dość pospolite u nas. Tutaj mamy dzbanuszek do kompletu. I jeszcze więcej porcelany. Nawet obraz pozostał. Jeszcze w miarę zadbany. Lampa. Tu najprawdopodobniej była sypialnia. Fajka do palenia. Dowód osobisty i książeczka usług medycznych. W szafie odkurzacz. Idziemy zobaczyć następne pomieszczenia. Woda wycieka. Spróbuję później zakręcić. Choć nie wiem, czy mi się uda. Łazienka. Wejście na poddasze. Jak już tu jestem, to zajrzyjmy od razu. A tu mamy obrazek. Święty Stanisław Staszek. Część akordeonu. Szkoda, że nie jest kompletny. W takich pojemnikach kiedyś trzymano smalec. Choć może mieć wiele zastosowań. O, tutaj również zostało trochę wyposażenia. Stare lampy.
drewnianą szafę. I dokumenty. Ciekawe, co to za dokumenty? Prywatne papiery. Nie będę nagrywał tego. Zobaczymy teraz resztę pomieszczeń na dole. Zobaczcie, czym budowano tutaj. To jest zwykły kamień. Znów kilka talerzy. Docieramy do kuchni. Piec kaflowy. Znów papiery. A co tutaj? Jakiś dodatkowy pokój, ale widać, że niezagospodarowany. Nie widzę tutaj nigdzie kalendarza i nie wiem, kiedy został opuszczony. Może jakbym znalazł jakieś produkty w lodówce, mógłbym stwierdzić datę. Jest tutaj paczka papierosów Viceroye 1270. Moi drodzy, powoli będę kończył eksplorację. Przypadkowy dom okazał się całkiem ciekawy. Miał troszkę wyposażenia, które mogłem wam pokazać. No i ogólnie nie jest zły. W miarę w dobrym stanie. Tak wygląda na zewnątrz. Słychać z daleka ujadające psy. Dobra, ja się będę już żegnał z wami. Widzimy się znów za tydzień w piątek lub w tygodniu. Na razie, trzymajcie się.